alle zu den Wagen! Kolonnenführer nach vorn! Herr Rigmarin zur Abfahrt! Fertig! 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 Los, los! Rein! Poziekierę, panie Tomasik. A co to Jaworek się zamknął i nie otwiera? Można. Nie, nie. Ja tu bez siekiery nie lubię. Tam w drewutni leży za pieńkiem druga. Panie. Norymberg. Gdzie to jest? Co takiego? Norymberg. Pan myślał Nürnberg. Norymberga. O tak, tak. To w samym środku Niemiec. Znaczy, ileż to może być kilometrów? Ja wiem, chyba jakieś 500 z hakiem. A Jaworek boli się otwierać, he? Czy zna pan telefon Elwiry? No, no. Znaleźliście mnie. No.
Czy zna pan telefon? 23. Pan pozwoli. Dokąd? Przecież już cacy. Elwira 23. Do domu. Dziwny jest człowiek z tym domem, co? Znowu dom. Okrutnie twardy człowiek jest z tym domem. Możesz splunąć na ten nowy dom. Idziemy. Dokąd? To nie nasza rzecz. Front ruszy lada dzień. Zbiórka dziś, 19, spalona leśniczówka Trzybieżki. Podobno niedaleko stąd, będziesz wiedział lepiej. 00. Co? No regulaminowo rozkaz powinien brzmieć. 19:00. Panie podchorąży. No dobra, dobra, nie bawmy się w wojsko. Ty? Więc nie idziesz. Chcę przeżyć. Resztę do końca, do ostatniego trupa, na którego mogę patrzeć spokojnie. Mój drogi! Ale nikt nie ma szans zmusić mnie do czegokolwiek. Przeżyłem i chcę jeszcze pożyć. Więc nie wierzysz? Wierzę. Wierzę w zalewajkę, w ser, czasem w kawałek cielęciny. Wierzę w miskę kartofli, którą mi szykuje co wieczór madam Jaworek. Rozumiem. Gówno rozumiesz. W każdym razie nie stawisz się. Nie przychodzisz. W każdym razie przychodzę. Powiedz im, który tam teraz jest? Pewno kapitan Boimcza. Więc powiedz mu, że w każdym razie przychodzę. Mam konie. Nie ma tak wiele czasu. Dziękuję, pójdę na skrót. Chcę jeszcze skoczyć do dworu. W takim razie od tej broni. Pan sobie życzy? A zresztą dobra. Chodź ze mną. Bierz. Hej, ty zaczekaj! Gdzie ta leśniczówka? Przepraszam, że pana fatyguję, ale słyszałam, że zarobkuje pan robiąc ludziom zdjęcia do Ausweisu. Dlatego odważyłam się prosić o grzeczność. Nie ma o czym mówić, pani rotmistrzowo. Proszę sobie wyobrazić, że Budyta dostał wreszcie przepustkę do Warszawy po tylu staraniach, ale konieczne jest zdjęcie. Zna pan przecież Budytę. No, to niech pan siada, pani Budyta. Zaraz to załatwimy. To naprawdę wyjątkowa szansa. Okazuje się, że nasze mieszkanie na Karowej ocalało. Pozostało nietknięte wśród tej kupy gruzów. Mam potwierdzoną wiadomość, no więc trzeba ratować, co się da. Tak. To rzeczywiście wyjątkowa szansa. Gdyby pan ze swej strony miał jakieś polecenie, to oczywiście pan Budyta... No dziękuję. Niczego tam nie zostawiłem. Uwaga. Gotowe? Dziękuję panu. Napije się pan ze mną herbaty. O, dziękuję. Po co ten kłopot? Jaki tam kłopot? No, jakże się pan u nas czuje? Doskonale. To naprawdę śmieszny upór z tym mieszkaniem w magazynie. Co panu jest? Drobiazg. Drzazga mnie uwiera. Drzewo rąbałem. Biedaczek. Zaraz
Mam igłę. Ale tuż. I to się nazywa powstaniec. Spalić Warszawę to chłopczysko umiało, a igły się boi. Już. Proszę. Pomówmy serio, panie Michale. Niechże pan skończy te fochy i przeniesie się do nas. Ostatecznie to śmieszna konspiracja. Przecież wszyscy wiedzą na folwarku, skąd się pan u nas wziął, do prawdy. Nie chciałbym nikomu zawadzać. Ach, mój Boże. Widzi pan przecież, jakie tu pustki. A zwolni się jeszcze więcej miejsca. Niektóre rzeczy muszę zabezpieczyć. Podobno z Niemcami na froncie zupełnie niedobrze. Tak. Tak mówią. No więc? Bo serce mnie boli, kiedy pomyślę, gdzie pan się poniewiera. Taki dzielny chłopiec. Panie rotmistrzowo, Tomasik. Mówi, że koniecznie musi do pani. Norymberga. Ty, Norymberdzie, panie rotmistrzowo. I nogi nie ma, a może i dwóch. Dokładnie to on nie wiedział ten, co pisał. A może i nie chciał. Czego? Co, panie rotmistrzowo? Czego nie chciał? No, pomyślałem sobie, że może nie chciał mnie starego tak całkiem ploszyć. Napisał, co w tej Norymberdze był w bombardowaniu i że w szpitalu leży. Czy nie można by przez jakieś okazje paczki jemu posłać? Sama przecież mężowi do niewoli posyła, budyta co tydzień na pocztę wozi. Tomasik, strasznie wam współczuję, ale głupstwa gadacie. Jakoż to okazje z dworu do Norymbergi? A i poczta teraz nie działa tak jak dawniej. Żonu mnie syn jedyny, panie rotmistrzowo. Kto dziś nie opłakuje? Która rodzina? Pana Jaworka, to też nie ma żadnej sprawiedliwości? O czym wy mówicie, Tomasik? Jak to o czym? To żeby za to, że jego, znaczy syna mojego, złapał, jak chojaczka z lasu wiózł. Zaraz na roboty, w sam środek Niemiec, 500 kilometrów z hakiem? Ja nie jestem chłopskim sądem, moi drodzy. Próbujcie przez pocztę. Czy zna pan telefon Elwiry? Że co? Czy zna pan telefon Elwiry? To tu jest spalona leśniczówka Trzebieżki. Ano. No to czy zna... Poszli? Kto? Ci, co tak wydeptali po dłużej drogę?
Nikogo nie widziałem. A co do tej, no, jak i... Elwiry. A tak. To nie znam. Tylko mi się tak coś widzi, że powinien pan prędko w drogę. Do domu, znaczy się. Bo po ćmoku to zabłądzić można, a byli tacy, co nie doszli. Dobry wieczór. Pani pewnie na folwark. A to już niedaleko. Kérem, segítsen rajtunk. Egy transportból szöktünk meg. Gyerekek. Gyerekek, érti? Kis gyerekek, öregek, megfagynak. Skąd się tu wzięłaś? Kérem, ne hagyjon el. Talán ismeri te jó embereket, akik nem árulnak el minket. Nie idź tam. Szosa niedaleko. Niemcy się kręcą. Thank you.
No już chodź. No, prędzej. Győriek vagyunk. Szállítmányunk Győrből jött. Magyarországról érkeztünk. Magyarország. Budapest, Hungária. Zaraz. Sprechen Sie Deutsch? Francais? Nie znasz żadnego innego języka? Żadnego? 16-an vagyunk. Kisgyerekek is vannak. Kisgyerekek vannak kinn a fagyban. Dzieci, tak? Nie mam nic więcej. Nie mam. Nie doniosłaś, he? Nie doniosła.
Przestań. No, nie trzeba. My hodnikiem to bysze myt. Czy go dziarek jak na koń? Dziarek jak na koń. Dobra. Będzie jedzenie. Jedzenie. Będzie. Ale tylko raz. I żebyś tu nigdy więcej. Rozumiesz? Zostań tutaj. Zaczekaj. Dobry wieczór, panie Jaworek. Na handel? Tak jest. Matki nie ma? Tak jest, nie ma. Przy krowach może? Tak jest, pan siada. Chciałbym kartofli ugotować. Bo to nieraz człowiek głodny w ciągu dnia, a tak chociaż garnek kartofli będzie, to się zje przed obiadem. A co nie ma? Trzeba może kopiec otwierać. Tak jest. Są. Ale wody nie ma. Przyniosę, zanim matka wróci. Co przysłała? Zwariowała mi stara. Kazała, żeś pan przyszedł. No i w takim rozwali człowiek w zmarznięte dechy, a głupi cholery można dostać. Długo pan stukał? Bo bym przysiągł, że pan tam jest. Słyszałem. Pani Budyta? Było coś na rozgrzewkę? Było, było. Także pan mógł nawet chóry anielskie słyszeć. Chóry anielskie. No to jak będzie? Z czym? Pani Rotmistrza powiedziała, że czeka. Muszę wodę do jaworków. No, po co panu woda do jaworków? Kartofle chcę mieć ugotowane. Kartofle? Kiedy pani Rotmistrzowa zaprasza? Kartofle chcę mieć na jutro. Tak, ale... Nie wiem, kiedy przyjdę na obiad. Tak. Mam coś na wsi. Powiedz pani rotmistrzowi, że przyjdę później. Dziękuję, pani Jaworkowa. Zaraz lecę, to zjem gorące. Muszę jeszcze na wieś wyskoczyć. Kto tam? Ty głupi. Głupi. Kto tam? To ja, to Masik. Co? Boisz się, dzieciobójco, boisz się, co? No to już idę, dziękuję. Co z tym do rotmistrzowej? Udało mi się, nie? Czemu pan mówi na Jaworka dzieciobójca? A bo on się boi Tomasika. Przed rokiem, jak tu sołtysował, to zdał młodego Tomasika na roboty do Niemiec.
A stary przyobiecał, że mu siekierą łeb rozwali, chałupę z dymem puści i takie tam różne rzeczy. A jak on może chałupę z dymem puścić, jak oni teraz razem w czworakach siedzą, nie? Gdzie pan idzie, panie? Panie Budyta, leć pan do rotmistrzowej i powiedz jak gentleman, że ja przyjdę za kwadrans. Nie, kwadrans to kwadrans.
cały dzień? Zwariowałaś? Widział cię ktoś? Czego leziecie za mną? Czego? Coście się mnie czepili, co? No nie patrz tak na mnie. Co ja wam jestem winien? Dlaczego ja? Wieś tu jest niedaleko. Idźcie do chłopów. Do dworu idźcie. Nie stójcie tak do cholery. No. Chodźcie, powiedziałem. No. Thank you.
Excuse me. Do you speak English? Espagnol? Français? Oui, je parle un peu. Malheureusement, je n'ai pas rien à faire pour vous. Rien. Avez-vous un crayon? Crayon? À quoi bon? Il ne me reste que cela. Ah, vous écrivez vos mémoires? J'inscris. J'inscris quelques mots par jour. Après personne ne voudrait la croire. Je n'ai pas de crayon. Dommage. Excusez-moi. Nie mam ani pół butelki. Nie. Zmęczony jestem. Nie ma gadania. Zdobycznej. Z panią rotmistrzową wróciliśmy z miasta. Nasz Treuhänder z 40 roku jest teraz Kreislandwirtem. Ewakują się. To rozdają. Ewakuują. Ewakuują. Dałbym ci za to 4 bimbru. To mówi pan, panie Budyta, że płyną. A, jeszcze jak. No. Aby nam się. Płyną. Nie ma pan przypadkiem ołówka? Po co pan ołówek? Już samego wieczora wyruszyliśmy w pole, by odstawić robotę na fest, aby Niemców rozbroić, a Polaków dozbroić, by uzyskać pochwałę i cześć. Aby Niemców rozbroić, a Polaków dozbroić. Ja też chciałem iść do partyzantki. A co pan myśli, panie Michał, że nie? Rotmistrzowa mnie nie puściła. A tak, tak. A rotmistrzowa wczoraj czekała na ciebie. Czekała. No, abyśmy... Rozszumiały się wierzby płaczące, rozpłakała się dziewczyna w głos. Zamknijcie. Świeci się. Cześć.
i pisz na berlyców. Pośpiesz się, ale to nic, polowanie. Ferster, siekiery nie chcę w domu zostawić. A siekiera na nagonce do czego potrzebna, tak jest? Herr Förster, er sagt, dass er die Axt nötig. Niech powie, że siekiera jest potrzebna. Jak przyjdzie o dzika w lec, to czym galędzie na nosiłki narąbać? Er sagt, dass er die Axt nötig hat. Er wird sie ja nötig haben. Chodź to. Guten Tag. Guten Tag. A, tamten z piórkiem to Oberförst Meister Kering. A tamten w skórze... A ten wysoki to sam starosta, Sturmbannführer Krams. A tamto znowuż to Kreislandwirt Borg. A, nieźle ja się na nich napatrzyłem, jakiem woził rotmistrzową przez te lata. Pójdę po rękawice. A, stój! Raz, dwa,
trzy, cztery, pięć, dresuj się, sześć, siedem. Itt vagyok. Itt. Itt. Cholera nas nosi. Przecież... No nic już, nic. Panu Fersterowi, że weźmiem samo najlepsze. Magla się ostawi. Pójdzie na wysoki las, a potem weźmiem te pola w środku. Ein Fuchs, dort, dort, halt! Alle Schlitten, stop! Treiben, treiben! Treiber! Los! Los! Schneller! Tak jest! No, ruszajcie się, chłopy! Nie słyszałeś, co pan Niemiec powiedział? No, wyciągaj kołapkę jeden z drugim. Wir wollen einen Kessel auf den Fuchs vorlegen. Dawaj, 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 dawaj! No, chłopy, kocioł zakładamy, tak jest! Jeden w lewo, drugi w prawo, tak jest! Dawaj, dawaj! A teraz przechodzić, przechodzić, przechodzić! Thank you.
Juden! Juden! שונה יצרתי אין כדאי ויח שוב שונה יצרתי כי לי שלא אינו יצרתי שמה ישראל אדוינוי אלייני אדוינוי יחוב משטיפן אני בחיי וקל וחוי מרלמסוסי Meine Herren, ich möchte unseren lieben Wirten herzlich danken. Die Jagd darf
für die schweren Kriegsverhältnisse wunderbar. Wir erjagten 40 Hasen, Panie, zwei Füchse und a jedna to jest w kopcu. Żywa. Widzieli ją. Meine Herren, ich bin überzeugt, dass wir uns noch oft zu dieser Jagdgesellschaft zusammenfinden werden. Der Endsieg ist nicht mehr weit. Es nahen die Tage, an denen Europa unsere Wunderwaffe kennenlernt. Wenn wir auch dieses Land vorübergehend verlassen werden, ich bin sicher, wir kehren noch zurück. Sieg! Hey! Sieg! Hey! Engel, mein Gott, du Jäger, Gottemmel, Gottemmel, Elster, Elster. Stój! Stój! Panie, lisuchaj, osłuchaj.
Streife räumt die Straße! Ich habe Befehl, diese Straße zu halten und halten! To nic. Oni uciekają. To nic. Ten zbrod. Męż. Rosztędzy. Rosztędzy. Essen. Mąży! Pojedziemy do Krakowa. Ani jedna bomba nie spadła na Kraków. Ładne są podobno planty. Idzie się plantami koło barbakanu. Nie znam Krakowa, ale ostatecznie tam się urodziłem. To napisane w dowodzie. Powiedz. Chociaż nie rozumiesz, powiedz, że to przecież nie ja. Powiedz, że wiesz, że to nie. No spojrzyj chociaż. Przypilnujcie, mój złoty. Dobra, dobra.
Ну иди, иди! Иди сюда! Вон Грув, это там! Вон Грув? Вон Грув, там просто. А германцы давно ушли? Германцы вышли? Вторые пошли. А ты что, беженец, да? Один? Ты сам? Сам. Ну, прощай! А может, ты туда идешь, что? Идешь туда? Туда? Ну так садись, подвезем. Садись.